Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Planet Zoo, moi drodzy, i troszeczkę się pozmieniało, jeżeli chodzi o nasze pingwiny, bo jak się przyjrzymy, to generalnie zmieniłem cały ten śnieg na skały. Tutaj jak pada śnieg, to i tak wystarczająco go jest, nie trzeba jeszcze dodatkowo używać tych śnieżnych tutaj, tych skał. Powiedzmy, że skał. Tu zostawiłem oczywiście troszeczkę, żeby było, natomiast pingwiny mają jeszcze molo. Tutaj dodatkowo jest zrobiony mostek, w końcu zrobiłem to równo, udało mi się, więc jest dobrze. Tutaj mamy to wszystko obsiane, troszeczkę skałek tam wystaje. Pod spodem mamy tunel, goście tutaj wchodzą i sobie obserwują czasami, co się tutaj dzieje. Oczywiście to już widać było na screenach z poprzedniego odcinka, że to wszystko tutaj zostało wykonane i wygląda no tak, jak wygląda. A co dzisiaj, słuchajcie? Mateusz zaproponował, aby zrobić wybieg dla wilka. Pomysł całkiem zacny, natomiast zastanawiałem się nad wilkiem szarym i doszedłem do wniosku, że a może jednak nie. I wybrałem wilka polarnego. Problem z wilkiem polarnym polega tylko na tym, że nie mogę dorwać samicy. Wcześniej nie było tutaj nikogo, nic, nul. Natomiast teraz były trzy samce, te dwa są no, takie już wiekowe, natomiast tanie. A ja za 10 tysięcy punktów kupiłem takiego młodszego troszeczkę samca. No i oczywiście Natalia również dała pomysł, żeby renifera również tutaj umieścić. Jak najbardziej super pomysł, dzięki Natalia i dzięki Mateusz za te pomysły. I jednego renifera samca już kupiłem. Problem polega... O, ci już się po rodzinie bzykają. Problem polega tylko na tym, że no nie mamy samicy. Ani do jednego, ani do drugiego gatunku. W związku z powyższym no, ja myślę, że jak na razie wilk będzie musiał poradzić sobie w pojedynkę. Niestety, trudno. Nie można mieć wszystkiego, natomiast myślę, że i tak prędzej czy później uda mi się jakąś samiczkę dorwać. Jakąś dobrą samicę. Nie za starą, no, ale też nie z jakimiś genami strasznymi, no bo to nie o to chodzi. Tak czy inaczej będę próbował. Jeżeli chodzi o naszego wilka polarnego, a mogłem w sumie to tutaj zrobić, skoro już i tak był, to no, klikaj się. Weźmy sobie w Zoopedię i poczytajmy trochę o tym wilku, zapoznajmy się z tym gatunkiem. Nie przypominam sobie, żebym ja miał wilka polarnego kiedykolwiek, w jakimkolwiek swoim ogrodzie zoologicznym, więc jest to dla mnie nowość. No i tutaj z tego, co czytamy, wilk potrzebuje dosyć sporego obszaru, bo aż 1162 metry kwadratowe obszaru lądowego. No, powiem szczerze, jest no jest co robić, no ale nie potrzebuje niczego do wspinania, wody nie potrzebuje, no i nie potrzebuje oczywiście wody głębokiej do nurkowania. Temperatury, w jakich powinien się znajdować, to od minus 12 do plus 16 stopni Celsjusza. Można mu dać siatkę, chociaż ta siatka, no... Powiem tak, jest ryzyko, jest zabawa. Czy wilk by się pod tym nie wspiął? Wiecie co, no ja z takich wilkowatych miałem Syberian Huskiego i on po siatce przechodził jak po drabinie, więc no, no nie wiem. No ale dobrze, niech i tak będzie, może w grze tutaj jest to inaczej zaimplementowane. No i co najdziwniejsze w tym wszystkim, to wysokość ogrodzenia 1,25 m. Ciekawa sprawa. Niech i tak będzie. Porównajmy z wilkiem szarym, słuchajcie. Wilk szary to samo. No widzicie, no dobra, no to postaramy się coś tutaj może stworzyć. I przy okazji, jak pamiętacie po naszym live'ie w poniedziałek, w dniu 14 bodajże, który to dzisiaj? No to 14 grudnia budowaliśmy sobie domki, tak? Domki do kolekcji tutaj Antarktyka i mamy do dyspozycji trochę domków, więc zanim za wilka się zabierzemy, to ja proponowałbym może ogarnąć w końcu transformator, który zasiliłby tutaj ten sklepik, dlatego że niestety, ale
W dalszym ciągu nie jest zasilany. Transformator potrzebujemy. Antarktyka transformator, proszę bardzo, mamy to. I umieśćmy go tym razem może jakoś tak z głową, nie? Co jest niezasilane? Myślę, że można byłoby go spokojnie gdzieś tutaj machnąć. Tylko teraz, gdzie ty masz przód, a gdzie tył? Przód masz tutaj. Skoro on ma tutaj przód, to można byłoby... Widzicie, trochę mi to nie na rękę jest, że to w ten sposób akurat się ogarnia. Ale dobra, załóżmy, że w tej części tutaj ja bym zrobił taką przestrzeń zieleni, tak? Że tutaj, no bo to i tak jest ścieżka dla pracowników, więc tam i tak nic nie będzie się działo. Goście nie będą tamtędy chodzili, więc może tutaj być taka przestrzeń zieleni, załóżmy. Natomiast przesunąłbym to nieco tutaj, tak żeby to zachodziło mi jedno na drugie. Ale w ten sposób. Coś w tym stylu. No. I to byśmy mieli ogarnięte. Teraz jedynie jeszcze bym potrzebował, słuchajcie, bo też robiliśmy, słuchajcie, domek, mały domek, o, dozorcy. Proszę bardzo. I może by to też tutaj gdzieś umieścić, tak żeby sobie stało. To oczywiście naszym gościom przeszkadzać nie będzie. Wiecie co, ja bym to jedynie wyrównał tutaj do tego domku. Żeby to było po prostu w jednej linii. To się zdecydowanie przyda. Tutaj dozorca ma dzipka. Także mają czym jeździć. Dobra. No i oczywiście trzeba tutaj będzie im ogarnąć ścieżki, także od razu zapamięci. Ścieżka dla personelu. Ciach. Wyrównujemy do siatki. To już ci, którzy nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić, z tą moją twórczością ambitną, to mogą się teraz przyjrzeć, jak ja to robię. Dobra. I teraz zobaczmy, bo potrzebujemy ponad 1100 metrów kwadratowych, tak? Więc to będzie challenge. Mamy też jeszcze inne budynki, które wybudowaliśmy. Można byłoby je tutaj umieścić. No ale czy jest sens w tym momencie i w tym miejscu akurat? No nie powiedziałbym, po co tracić pieniądze. Tak czy inaczej, mamy to tutaj załatwione. Teraz tak. Restauracja już teraz będzie zasilana, tak? I to już jest pewnik. Natomiast tutaj mamy wypuszczony kawałek takiej ścieżynki. Ja bym z tego zrobił taki mały placyk. I po zrobieniu tego placyku byśmy ogarnęli, słuchajcie, tutaj jakoś tak bardziej finezyjnie może ten wybieg. Nie wiem, ile ten film zajmie. I to mnie martwi. Zawsze mnie to martwi, bo wiecie, ja jak się rozgadam, to mogę gadać i gadać i gadać, bo ja gaduła jestem po prostu. Dobra, myślę, że placyk dotąd mógłby sobie funkcjonować w ten oto sposób. Jeżeli byśmy, załóżmy, ogarnęli wybieg tutaj na takiej zasadzie, o, i on by schodził nawet dotąd, to goście mogliby stąd również coś tam obserwować, prawda? Wilk może by im krzywdy nie zrobił, chociaż nie wiem. Ale weźmy sobie narzędzie do terraformowania terenu i spróbujmy zrobić tutaj coś ciekawego. I to coś ciekawego to może ja najpierw bym ogarnął jednak ścianę. Jakąś. Budownictwo. Weźmy sobie ścianę, ale nie pełną, tylko może weźmy... No weźmy tę połówkę. Ona wisi w powietrzu? Ona wisi w powietrzu. Ciekawe. Dlaczego ona wisi w powietrzu? Albo mi się wydaje, że wisi. Może mi się wydaje. Dobra. Teraz tak. Jeżeli byśmy umieścili to jakoś, załóżmy, gdzieś tutaj.
tylko tak, żeby to, wiecie, żeby to było równo. Czy to jest... Aha, kurczę, to jest ściana, która się nie griduje. Te potrzebuję. O! Taką ścianę bym chciał. I teraz, słuchajcie, żeby to było równiusieńko do tej ścieżki, do tego placyku. I czy jest? Wygląda na to, że tak. Ale jeśli przyłożę ścianę, to już tak równo się nie wydaje. Zobaczmy. Nie no, w sumie z drugiej strony są jakieś tam malutkie odstępstwa, ale już nie popadajmy ze skrajności w skrajność, bo to wiecie, bez przesady. Jeżeli bym to zrobił może w ten sposób, tylko ona jest od zewnętrznej, tak? To ją obrócę. O, w taki oto sposób. Bo ona tam była od zewnętrznej, to nie. Chciałbym, żeby była od wewnętrznej i tutaj ładnie później postaram się to ogarnąć. O, w ten sposób. Pyk. Proszę bardzo. Chociaż nie, to też źle robię. Nie, 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 to nie tak. To nie tak, drodzy państwo. Inaczej. To już jest po ptokach, to już jest zmarnowana ściana. Jeszcze raz. Po wewnętrznej. I to muszę opuścić. To akurat muszę opuścić teraz. A zatem tu się chyba wszystko by zgadzało, jeżeli chodzi o odległości. No to spuszczamy to. Pyk. Powiedzmy jakoś tak. Ciach. I to teraz można poustawiać ładnie. Pyk. Ojej, no ale dobra, udało się. Pyk. I teraz tutaj. Teraz tutaj w ten sposób. I w ten sposób. O, i spróbujemy się w tym momencie wkopać. I teraz weźmy sobie narzędzie do terraformowania. Wielkość można zmniejszyć powiedzmy na 2. Intensywność na 30 może spokojnie zostać. No, ale ty się terraformujesz, czy co ty robisz właściwie? Aha, teraz. To ja to mam trochę źle to ogarnięte. Ajajajaj. Niedobrze. Niedobrze. To może inaczej. To może pozbądźmy się na razie ścieżki. Mamy już wyznaczoną, słuchajcie, tutaj jakby przestrzeń, więc... Na spokojnie, tak czy inaczej, ta ścieżka tutaj będzie mogła być. Tylko chciałbym na razie to wziąć... O, widzicie? Bo w tym momencie to dam spokojnie sobie radę. Gdyby była ścieżka, to już by nie było tak hop-siup, ani hip-hop. Tylko teraz troszeczkę za głęboko pojechałem. Tak ciut-ciut dosłownie. Żeby to leciutko... Ach, kurczę. No widzicie, no tak to jest z tymi ścianami, niestety. Okej. Weźmy sobie tutaj wysokość. I jak to wygląda? No... Jest dobrze. Okej, jest w porządku. Bardzo, bardzo się cieszę z tego tytułu. Weźmy to tutaj, wymanewrujmy sobie jakoś. O. Tutaj tak, żeby było te ściany widać. Ja potem ten teren wyrównam oczywiście. Natomiast w obecnej chwili chciałbym, żeby to jakoś tutaj, wiecie, wyglądało. O, coś takiego. Tutaj można to w ten sposób poogarniać. Tak, żeby tu już biegał sobie ten wilczek tak normalnie. Dobra, i teraz... Ach, kurde, widzę, że nie będzie łatwo. No, panie.
Ale to i na to jest sposób, proszę Państwa. I na to jest sposób. Żeby to ładnie zrobić, też jest na to sposób. Tu, tak czy inaczej, to ja muszę mieć płasko. A, widzę, że się nie poddaje. Dobrze, to będziemy kombinować. Na spokojnie. Damy sobie radę. Teraz tak, tutaj wygładzanie to się zdecydowanie przyda. Intensywność w tym wypadku chciałbym na 100. To wiecie, to się przyda. Wszystko się przyda. Standardowy tekst, to się przyda. Tutaj możemy zrobić wilczkowi... A co ty mi robisz? Czemu ty mi dziury robisz? Chłopie, ogarnij się. Dobra. No i teraz spróbujmy to powygładzać ładnie. Żeby to jakoś tam miało ręce i nogi. Żeby to wyglądało. Żeby ten teren, wiecie, no nie był taki płaski, bo to już trochę do znudzenia, tak? Wszędzie płasko. A tak, to tutaj będzie można troszeczkę sobie urozmaicić ten teren. Oczywiście, no zawsze możemy wykorzystać to narzędzie, czyli narzędzie nierówność. Możemy wziąć troszeczkę większy pędzel i trochę tutaj pomanewrować tym narzędziem. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie i co nam z tego wyjdzie. Oczywiście te górki wszystkie do wygładzenia. Dobra. No i teraz to powygładzajmy. I zobaczmy. No mamy, jest pofałdowany ten teren. Jest ok. Nie jest płaski, więc jest w porządku. Wilk na pewno nie będzie zadowolony z tego, że tu jest tyle piachu. Ale to jest pozostałość niestety po pingwinach. Bo one takie nawiedzone są, że piasek chciały, bo im śniegu zabrakło. Bo śnieg stopniał i ziomek, ty, nie masz trochę piachu na zbyciu? Mówię, mam, ale nie dam. No, tak czy inaczej, słuchajcie, mamy to ogarnięte. No i teraz rzecz jest następująca. Przydałoby się, słuchajcie, tutaj oczywiście zrobić bariery. I teraz pytanie brzmi, dlatego że mamy tutaj barierkę tego typu, taką rurkową, tak? Bardziej poręcz, tak? Coś w tym stylu. My nie wiemy, jak wilk zareaguje. Aczkolwiek chodzi mi po głowie taka myśl, słuchajcie, żeby z tych rurek stworzyć, słuchajcie, klatkę. I nie wiem, jakby to można było fajnie ugryźć, ten temat. Nie można umieścić z powodu nierówności terenu. A trzepnął cię ktoś kiedyś? Czy cię nie trzepnął? A jak to wykasuje? To dalej będzie nierówność terenu? Pewnie tak. Dobra, sprawdźmy to. No tak. No dobrze. Trzeba wyrównać. Niestety. Ale to na spokojnie. Nic się złego nie dzieje. Wyrównamy to tak, żeby było dobrze. Aha, czyli ta ścieżka mi jednak będzie na razie jeszcze przeszkadzała. Ej. Dlaczego nigdy nie może być tak, jak ja chcę? Oj, przepraszam. Nie to narzędzie. Ale teraz... Ach, pojechałem nie tak, jak trzeba. No dobra, to zróbmy to może w ten sposób. Tylko teraz już uważajmy. Okej. No i teraz powinno się już dać normalnie chyba postawić. Mam taką przynajmniej nadzieję. Sprawdźmy moją zacną teorię, czy miałem rację, czy też nie. To było na 2. Pyk. Dobrze. Teraz idzie. Teraz idzie śmiało. Bardzo dobrze. Okej. Mamy to. No dobra, no to w takim wypadeczku, no to skoro on był na tyle podły, że nam nie pozwalał, no to pociągnijmy to na tyle, na ile możemy, najbliżej tego placyku, tak? Bo ja bym chciał tutaj jednak mieć ten spadek, ten dołek taki. Tutaj trochę za bardzo mi się pociągnęło, ale... Zaraz, zrobimy tu ładny dołek. To miało być trochę inaczej. O, mam pomysł, słuchajcie. Może tutaj w tym zagłębieniu byśmy zrobili temu wilkowi jakąś, nie wiem, jaskinię z głazów, czy coś w tym stylu.
To są pomysły, to wiecie, to można realizować. O, oj, kurde. No, chłopie, no, co ty dzisiaj robisz? No, ja to nie wiem. Co, jadłeś coś dzisiaj niestrawnego, czy o co ci chodzi? No i nie idzie dość do ładu i składu z gościem. Weźcie, kurczę, tego Pabellusa zmieńcie na tym kanale, weźcie innego prezentera, bo to naprawdę, no to już po prostu... Masakra jakaś. Dobra. Tutaj to będzie w ten sposób. Wygładzone, ładnie. Dobrze. No i to byśmy mieli, tak? Tutaj mamy jakieś dołki, górki i tak dalej. Tutaj mamy taki większy dołek trochę. No to przydałaby się też dla odmiany jakaś górka, tak? Jakaś taka większa górka. To spróbujmy, tylko zwiększmy może pędzel. Tak delikatnie, delikatnie, punktowo, bo to się może źle skończyć, jak tak poszaleje nieco. I teraz to wygładźmy. Tak, żeby wilk mógł na to wejść, ale jednocześnie, żeby było wiadomo, że to jest górka. Teraz, słuchajcie, teraz rzecz jest następująca. Zmniejszymy sobie czułość, zmniejszymy sobie wielkość do jednego. I spróbujmy tutaj troszeczkę nadać takiego charakteru skalistego. Ja wiem, to jeszcze nie widać, ale na spokojnie. To chodzi po prostu o sam kształt taki, wiecie... Jak górki mają, nie? Bo górka nigdy nie jest taka okrągła, ona jest jednak poszarpana i tak dalej. Można jeszcze tego użyć. O. To na pewno pomoże. Dobra. O, tu fajnie wyszło. To mi się podoba. Tu fajnie wyszło. Dobrze. Tutaj też by można było pobawić się trochę. Dobra. Tutaj troszeczkę płaskiego też trzeba zostawić, żeby, wiecie, żeby ten wilk miał po prostu gdzie się poruszać, gdzie łazić. Dobra. Jak tam z czasem stoimy? 22 minuty. Oj, coś czuję, kurczę, że chyba podzielimy ten film na dwa odcinki ze względu na fakt, proszę Państwa, że z tego, co ja zauważyłem po ostatnim godzinnym filmie, to utrzymanie uwagi odbiorcy jest takie dosyć marne, więc wychodzi na to, że Wy nie lubicie długich filmów. Wszyscy chcą długie filmy, a jak przychodzi co do czego, to nie ma chętnych. Więc podzielimy to raczej na dwa odcinki. I po prostu, o, może wtedy uda mi się jeszcze samicę dorwać. No to jest nawet dobry pomysł, słuchajcie. Więc ja nie będę tutaj czasu puszczał. Bo to jednak trzeba, słuchajcie, wykonać. Można byłoby to speedbuildem załatwić i heja, tak, w ciągu jednego odcinka. Ale ja już się wypowiadałem na ten temat. Wszyscy praktycznie youtuberzy tacy więksi, bardziej znaczący w świecie Planet Zoo i Frontiera robią speedbuildy. Ja nie muszę. Na Planet Creator też robiłem speedbuildy. A tutaj jednak wolę sobie pogadać, bo przy speedbuildzie to ja nie pogadam. No co ja tam pogadam? Ja wolę robić i mówić. A jak muszę tylko mówić, a to leci, zapierdziela jak Messerschmitt, to już nie jest fajne. Już mi się to nie podoba. Dobra. Mamy strukturę taką, jaką widzimy, tak? No dobrze, no to teraz spróbujmy ogarnąć, słuchajcie, tutaj wybieg. I teraz rzecz jest następująca. To będzie challenge, dlatego że temu wilkowi trzeba zapewnić po pierwsze odpowiedni obszar do hasania. Po drugie, naszym gościom trzeba zapewnić bezpieczeństwo i to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Bo jak nie, no to oni ich pierdzieli na obiad. Więc ja myślę, że można by to było zrobić w ten oto sposób. Załóżmy, machnąć to
to tutaj. O, nawet fajnie. Ale to dlaczego idziesz po krzywej? No, ale dlaczego idziesz po krzywej? Czy ja cię prosiłem iść po krzywej, czy prosiłem cię iść po prostej? O, nie wiem, my się ostatnio nie możemy naprawdę dogadać. No i chłopaku, jak ty tam masz na 30 stopni? No to powinieneś, o właśnie, no i widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Jak chcesz, to potrafisz. Tylko tak, tylko teraz tu, a idzie, dobra. Jak ty idziesz w ten sposób, no to można i tak. Ha, no i teraz pytanie brzmi, co tutaj zrobić? Można byłoby załatwić sprawę szybą lub lustrem weneckim. Jest opcja, ale można załatwić to też inaczej. Tylko potrzebowałbym, no postaw się tutaj ładnie, potrzebowałbym to jednak nieco ściągnąć. Wiecie co, trochę się boję, kurczę, tego tego manewru. Ale dobra, no, no niech i tak będzie. No spróbujmy. Polećmy tędy. Polećmy tędy. O. I teraz tak. Jeżeli bym to troszkę dociągnął. No ale chodź. Jeżeli bym to troszkę dociągnął. No i co z tobą? No ale no i co? Chłopcze, i co z tobą? O, właśnie. Dobra, polecilibyśmy tak. A tutaj można byłoby puścić betonem. Aha, można byłoby, gdyby się zmieścił. No ale betonem. O, właśnie. Jest okej. Widzę, że... Muszę to skorygować jednak. Ach, ja tutaj, słuchajcie, nie podłączyłem ścieżki. Trzeba będzie podłączyć. Ale to za moment. To za moment, bo w tym momencie... No tak, no, no można. Można w ten sposób, czysto po polskiemu. Kajzerków nie było, szyny się wygły. Jest okej. Okay. Teraz puśćmy to może w ten oto sposób. Tutaj goście raczej nie będą, a jeżeli nawet będą, to im się wstawi lustra weneckie w betonie, bo można. Ci, którzy grają, to wiedzą, że można. Tutaj można to puścić tak. O, tutaj to będzie miał, och, Eldorado tutaj będzie. O, tutaj można. To jest wysokość 2 metrów. W związku z powyższym my się jakby mieścimy w tym założonym. W tej założonej wysokości, tak? Że to musi być 1,25 m, z tego co pamiętam, tak? Dobra, i teraz tutaj. Pyk. Dotąd. No przez mur nie przeleci. Nie ma bata. Teraz tak, tutaj sobie weźmy ciach i ciach. No i dobra, i to byśmy mieli, słuchajcie. I teraz rzecz jest następująca. Bramkę wstawilibyśmy może tutaj. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo ja nie lubię stawiać, bardzo nie lubię stawiać pod skosem rzeczy. Ale zanim to nastąpi, to najpierw podłączmy jednak agregat. Transformator. Dobra, i wróćmy do naszych barier i wstawmy tutaj wejście. A, dobra, już panikowałem, a jest ok. Jest ok, dobra. Jakoś tutaj, tak, ciach. Mamy to. I teraz zobaczmy, jaką mamy powierzchnię. Powierzchnia jest ogromna, tak naprawdę. I ile to wynosi? 4908 m2. Mógłbym to podzielić. Mógłbym to podzielić tak naprawdę na dwa wybiegi, słuchajcie, i to nie byłby głupi pomysł. Tylko obawiam się, że jeżeli bym to zrobił,
to ktoś by na tym ucierpiał. Ale dla przykładu, tak na próbę tylko, dobra? Tak na próbę. Jeżeli bym machnął tutaj... No ale o co ci chodzi? No chłopcze. Chłopcze, denerwujesz mnie. Och, ty w życiu, no. Panie. Dobra, to inaczej, bo widzę, że gościu jest zawzięty. Ale przestań się snapować do tego. Jeżeli bym to puścił tak. I zakończylibyśmy... Ale może nie w ten sposób. To trochę głupio to zrobiłem. Inaczej. Puśćmy to... Jezu, jaki uparty felek, no. Puśćmy to może tak. Aha, a tu jest... A co ci tu przeszkadza? Możesz mi powiedzieć? Przez co jest to zasłonięte? A tak? Tak też. A tak? Tak też. Naprawdę? Ale zawsze mogę puścić to w ten sposób. Pyk. Aha. Pyk. Dobra. I to pyk i pyk. Dobra, i tu mamy bramkę i teraz zobaczmy, jak by wyglądała sytuacja z wybiegiem. 2868. Już jest lepiej. To już jest lepsze. I teraz pytanie brzmi, bo tutaj można byłoby w takim razie wpuścić wilka, a tu można byłoby wpuścić renifery. Tylko potrzebowalibyśmy, proszę Państwa, postawić jeszcze tutaj jedną bramkę. Pyk. Mielibyśmy dwa wybiegi. I teraz ten wybieg ma przestrzeń 2000, czyli też się mieścimy. Widzicie? Fajnie. Tylko tu by trzeba było mur postawić. Takie rzeczy. Ale to w kolejnym odcinku. Słuchajcie, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, zostawcie komentarze. Może jakieś podpowiedzi odnośnie wybiegu. No i co? Do następnego razu. Trzymajcie się. Pa, pa.